Siema, cześć, cześć, moi wspaniali, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Radda. Wypowiadane i pisane oczywiście przez 2D. No i kontynuujmy nasze przygody Jina Sakaiego, samuraja, tutaj teraz na wyspie Tsushimie, regionie Izuhara. Tutaj właśnie ten region Izuhara chcemy obejść cały, zobaczyć jakieś miejsca ciekawe, pozbierać co się da, no i właśnie też poćwiczyć nasze już zdobyte umiejętności, żeby było nam łatwiej później grać wątek fabularny, główne misje oraz poboczne, no i zbieractwo, zbieramy różne zasoby, przedmioty, żeby można było się tam stuningować nasz asortyment, sprzęt. No to bez zbędnego gadania kontynuujemy tutaj naszą podróż. Mapa. Jesteśmy tutaj w tym miejscu. Już mamy większą połowę. Przeszliśmy od tego miejsca tutaj w koło. O, Izuhara. Potem będzie Toyotama oraz Kamiagata. Trzy takie właśnie sektory, regiony wyspy Tsushimy. No ale skupmy się na Izuharze, bo tutaj teraz będziemy wykonywali różne zadania. No więc sobie przejedźmy konno resztę tutaj obrzeża tej całej, całego sektoru właśnie Izuhary. To kontynuujmy i w tym kierunku. Mamy wieczór i jesteśmy bardzo, bardzo wysoko. Także konia wołajmy. On tak właśnie reaguje na taki gwizd. I możemy wtedy galopować. O, zbierajmy patyki po drodze. Bambusa. Jarki o ptaszek, zaraz zobaczymy, gdzie nas zaprowadzisz. To jeszcze zobaczmy tutaj. Ojoj. Dobrze, za tym złotym ptaszkiem się udajmy. Uch. Prowokacja, poćwiczmy. Tak. Samuraj no waza to jaro umise te miro. Ładne cięcie. I drugie. Czyli już wiem, jak się to robi. Czyli warto było. Tutaj na meczników. Pozycja. Blok. Blokujemy. O kurde. Po tobie. No chodź tu. Ogłuszony, przecięty. Wskaźnik tutaj nam rośnie. Także coraz lepiej nam to idzie, czyli jak to się mówi, trening czyni mistrza. Także moi wspaniali, zanim przystąpimy właśnie do głównego wątku, ja to wszystko chcę sobie tutaj ładnie dopracować. Potem rozłożymy kolejne nasze punkty na poznanie nowych umiejętności. No i będzie nam o wiele wszystko łatwiej. Bo będziemy to robili automatycznie, nie będę się zastanawiał, tutaj nie ma na to czasu. Więc dlatego to robię, żeby sobie utrwalić to wszystko. No dobrze. Tak jak ze wszystkim zresztą, dobra, gdzie ten ptaszek, on miał tutaj nas zaprowadzić gdzieś. No tak dziwnie. Próba skacze. Mamy te bombki, chciałbym to też w tym odcinku jeszcze gdzieś tam sobie wykorzystać.
No i on gdzieś poleciał, tam gdzieś poleciał. Daszku, wy 100. No i super, lekko nam energii. Właśnie też dzięki temu będziemy mieli większy pasek zdrowia, co cieszy. Na początku rozgrywki nawet nie umiałem siadać z konia, no to także to wszystko z czasem rozgrywki uczymy się wielu rzeczy. No i dobra, rozbierzmy się i do ciepłego źródełka. Rozmyślaj o pani Masako czy Sake Endiego. To może tym Sake Endiego. Kenji no sake ga areba hi no uchi dokoro ga nai no da ga. Naga banashi o kikaneba naranu ka. Zwiększono maksymalny poziom zdrowia. Super. No i dobra. Jak my tutaj wyglądamy? Pada. Możemy zrobić, żeby nie padało. Dzięki właśnie grając na tym flecie wpływamy na pogodę. Tam coś jest. Ciekawego mapa. Muszę się posiłkować mapą, bo... No dobrze, no ale dobra, róbmy dalej swoje, czyli na lewo, stojąc w ten sposób. Na dół zjedźmy wyżej Isonadę. Och, stromo trochę. Zobaczcie, ile okrętów mongolskich. W ogóle gra jest oparta o prawdziwe wydarzenia historyczne, bo tak było, że Mongołowie w drugiej połowie XIII wieku najechali feudalną Japonię. Tutaj można zejść. Ale też widzę, że tam można zjechać. I wtedy tym wybrzeżem byśmy kierowali się w tamtym kierunku. No to konno. Bo szybciej. Nie wiem, czy mi się uda w tym odcinku przejechać. Kurde. O, kwiatki zabieramy. Och, ładnie skaczę. Jednak tutaj byłem, no co ja robię? Kapliczka kojącego kamienia. Aha, tą skałę objechać i wtedy mamy tutaj ścieżkę na dół. Trzymając się tej strony. I... No przecież tędy nie ten. Tam mamy jakoś się udać. No dobrze, czyli teraz w prawo za tą skałą. Korzysty teren skalny. Kwiatki zbieramy, kwiatki, patyczki. Wszystko nam się przyda. Dobra. Idziemy tutaj, o. Bambusa kijki.
Tam jest coś ciekawego. Kwiaty i drewno. Zwierzyna, okej. Okay. Tam jakiś był przeciwnik, skoro mnie dojrzał. Oś taki symbol. Właśnie taki rośnie, jakby, że będę zaraz wychwycony. O, mamy tutaj rój szerszeni. Uważajmy. Kurczę, tam się fajnie by było dostać. Ale dobra, szkoda czasu. Tutaj mamy w sakwie, o, tyle tego wszystkiego nazbieraliśmy. Dobra. Zbierajmy dalej. Tutaj właśnie chyba będziemy walczyć, to bym tą bombkę. Próg. No i fajnie. Ale zrobimy prowokację. No i super. Samurai. No. Kurde mać. Dobra, bombkę. Spróbujemy tą bombkę. Szybko. Dobra. Come on, come on. Come on. Po tobie. Po tobie jeszcze raz. Chodź tu. Następny, come on. No chodź. I po co wam to było? Trochę mi nadszarpnęli zdrowie, ale nie na tyle, żebym się martwił. Zapasy pozbierajmy, kunaje mam. A właśnie, kunaje. Także ta bombka bardzo ich razi. Dużo zdrowia zabrała temu wielkiemu bydlakowi, więc... Bomba dymna. Nie mam. Także... 12 strzał już mogę nosić, jeśli chodzi o właśnie... Tak, już tobie pomagam. Gdzie ty jesteś? No i to jest za pomocą właśnie... To jest ten mniejszy, krótszy mieczyk, tamto. Zobaczcie. Matasete shimatta na. Rośnie nam więzy. Dziękuję, coś tam dostaliśmy. No i dobra. Konik, gdzie ty jesteś? Zapasy 50, bardzo dziękuję. No i szybko, szybko. Chyba w dobrym kierunku jadę. Tędy też mogę się dostać. No to jedziemy. Miały być obrzeża. No a reszta to tak przy okazji. Ekskluzywy na Playa naprawdę bardzo fajnie wychodzą, więc też się zastanawiam, czy ja sobie Playa nie wciągnę, bo jeżeli miałbym czekać na peceta, tak jak w tym przypadku, że 4 lata, a się ukaże mi taki fajny, taka fajna gra, więc
chciałbym już mieć ją od razu w dzień premiery, albo lekko później, tydzień czy tam miesiąc, a nie czekać 4 lata, bo to jest za długo. Zobaczymy z GTA 6. Jeżeli GTA 6 będzie równo ukaże się i na PC, i na konsolę, no to spoko, ale jeżeli ja będę miał czekać, no to raczej się zdecyduję na konsolę zamiast konsoli. Zobaczymy w planie. Dobra, na razie tutaj coś jest ciekawego. Mapa. No, bardzo dobrze się kierujemy w tym kierunku. Sprawdźmy to na spokojnie. Ojoj. Ale zapasy pozbierajmy. Uch. Dlaczego tutaj wjechałem na górę? Nie mogłem tamtędy. No dobrze, niech już będzie górą, jak jesteśmy. O kurde. Czekaj, będą mnie atakować. Czekają. Jest tylko informacja, że jest tutaj drapieżnik gdzieś w pobliżu i w sumie mógłby mnie zaatakować, ale w tym przypadku sobie akurat poszyły się, uciekły. Dobra. Kolejne kwiaty. Zwierzyna. Właśnie, ja mogę też polować zwierzynę. Może spróbujmy. Mogę. Zobaczmy. Jedną strzałą. Ale to nic nie dało. Nie mogę oskurować, także ani mięsa, ani skóry. Więc nie musimy tego robić. Przynajmniej na obecną chwilę. Dobra, tam coś jeszcze jest. Takie zbieractwo. Co? Nigdzie nie schodzę, tam ewentualnie sobie zjadę. W górę widzę. O. Sprawdźmy to. Co to jest? Zamek Kaneda, terytorium Mongołów. To my tutaj musimy z tego zamku uratować naszego wujka. Tak, wykonaj narzędzie do pokonania murów zamku Kaneda. I jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie będziemy się później... Będziemy musieli się później tutaj udać, co to było. I się wspiąć na te mury. No dobrze. Przeciwnicy. Nie ćwiczą mnie. O ty gnoju. Och, i po tobie. Kolejnym tutaj biegnie. Tarczownik. Zmienimy to na tego. Kurde, Gamoniu, ty mnie uszkodziłeś mnie trochę. Znaczy, zraniłeś. No ale byłem lepszy.
Dobrze. Panie się blokuje. O, strzała. Pozbierajmy, co tutaj jest do zebrania. I lecimy dalej. Zapasy 8 sztuk, dziękuję. Strzała. Mam już maksymalnie 12. Gdzie mój rumak? Cieniu, do mnie. No. Super. My się już pewnie nie przedostaniemy. No to na górę. No, tutaj pęty też możemy. O, uwaga, wkraczasz na teren ze znacznie silniejszymi wrogami. Uważajmy. O kurczę mać. Uciekajmy stąd, uciekajmy szybko, szybko. I mnie zaćkali. Jakiś łucznik. Aj. Aj, aj. No i dobrze. I dajemy się w tamtym kierunku. Konia. I tędy. Także my się jeszcze dobrze tutaj z czasem naszą postać. O, uwaga, wkraczam na teren ze znacznie silniejszymi wrogami. Dobrze, dobrze, ominmy to jakoś. O, coś tam do zebrania jest. Patyki. Bambusa. Na spokojnie. Ognisko jakieś, kurde. Moment. Dobra, działajmy. Chciałem tylko coś sprawdzić. No i dobra. O kurde. Uciekajmy. Uciekajmy. O kurde. Trapieźnik. Ale to dziki. One się płoszą, uciekają także. Ale mógłbym go zestrzelić. O kurde, chodź tu, chciałbym ciebie polować. Zaraz dostał. Cicho, zejdźmy, sprawdźmy to, udało się. Może mnie nie zauważą, jak będę tak się skradał. Jest ten, kurczę, dzikun. Dzikun. Dobra, mam to. Mamy skórę. Czyli te takie dzikie zwierzęta warto polować. Ale ciężko je uszczelić, gdy są w ruchu. Wiadomo. No, nie mogę wejść. No i cóż, którędy? O kurde, szybko, szybko. Widzą mnie tam wartownicy, łucznicy w dodatku. Także idę wam w oko. My się mamy udać tutaj na dół. A tam? Mapa. Najlepiej się posiłkować mapą. Jeszcze raz. Aha, czyli na wprost i będziemy tutaj cały ten obszar aż dotąd trzeba by było przejść. No to już nie w tym odcinku. I w kolejnym powinniśmy dać radę. Zobaczymy.
Tam uważajmy. Tutaj nie przejdę, bo skała. Na spokojnie. Na spokojnie. Pełno Mongołów. Kwiatki. Niedźwiedź. O, zapasy. Dziękuję. Zbierajmy wszystko. No i dobrze, i potem idzie tam wrogowie. Przesmyk Keneda. Nie mam zero bombek prochowych. Mamy łuk. Nie wiem, czy chcę z nimi walczyć. Może poćwiczmy. Zobaczmy. O ty, gnoju. To się tak kończy. I po tobie. Uf. Wrócimy męki. Tak dobijamy wroga. Oni też między sobą się tam gdzieś tłuką, czy to... Czy nie? Bomba dymna. Nic tu nie macie dla mnie więcej. Zobaczmy jeszcze. Ty tutaj. Strzała. Dziękuję. No i gdzie jest nasz rumak? Jesteś. Jesteś, dobrze. No to i co? Jesteśmy w tym miejscu. No to na wprost, tak jak jesteśmy ustawieni, no to dawaj do mnie. Dokładnie w tym kierunku. O, złoty ptaszek nas kieruje gdzieś. No to jeszcze za tym ptaszkiem się udajmy. No niestety, tam jest za głęboko dla mojego rumaka. Przesmyk Keneda. No, tam gdzie nie mogę. A tutaj? No, tutaj jest płytciej. Prowokacja. Poćwiczmy. No, to będzie ciekawe, czy tego będzie można. Come on. Nie można było. Teraz unik. Tych dużych trzeba pokonać najpierw. Dobra. No ty gnoju. Cięcie jedno. Teraz z tobą bym tak podobnie zrobił. Chodź tu. Ajajaj. To też trzeba wtedy uniknąć. Ale przebijecie w ten sposób. Pięcie. No i dobra, to jest w tym drugim. Jak się tak zrobi. Okej. No to, czyli umiejętności sobie szlifujemy. Trochę mnie zranili. Pozbierajmy, co macie dla mnie tutaj ciekawego.
zapasy. Dziękuję. No i ten, tutaj ptaszek mnie gdzieś, kurde, prowadził. Aha, to chyba to. To chyba to. Zbieramy. Sekret Fujina. Przerażająca moc ukryta w broni. Aby zobaczyć. Sekret Fujina. Przerażająca broń ukryta w broni. To jest to. No, mamy to, tak? Tak się prezentuje. No i chyba to mamy. No i dobrze, no to na ten moment ja tutaj bym zakończył tą podróż. Także dajcie kciuka do góry, zasubskrybujcie, żeby nic wam nie umknęło. Najlepiej z dzwoneczkiem. Ja się z wami żegnam. Grał dla was Radda Gaming. Do następnego. Bye bye.